Cześć, witam Cię w nagraniu zatytułowanym Przygotowanie zasobów. W tym nagraniu będziemy mówili o wszystkich niezbędnych elementach składowych, serwisach, które są niezbędne, aby pracować z mobilnymi kampaniami i ofertami CPA. Po pierwsze będą to sieci CPA, które są dla nas składowiskiem, zbiorem ofert, z których warto korzystać. I tutaj pokażę, w jaki sposób założyć konto w 5 wybranych sieciach. Tych sieci, z których warto korzystać, jest przynajmniej kilkadziesiąt, natomiast nie wszystkie agregują oferty tylko i wyłącznie mobilne. Pierwsze 3 sieci specjalizują się wybitnie w ofertach mobilnych, natomiast pozostałe 2 zawierają oferty zarówno mobilne, jak i przeznaczone dla tak zwanego standardowego internetu, dla laptopów, które są oddzielną kategorią, pomimo że też z nimi się przemieszczamy, natomiast ekrany w laptopach mają inne wymiary niż mimo wszystko na większości urządzeń mobilnych, w sensie telefon, smartfon, iPhone czy jakiś tablet, no i Commission Junction. Będziemy też potrzebowali kont w serwisach umożliwiających generowanie ruchu. Zaczniemy od największej platformy AdMob, która została przejęta przez Google za 750 milionów dolarów. InMobi, który oferuje bardzo ciekawe funkcjonalności i warto tam zajrzeć. Mojiva, która także ma pewną specyficzną cechę, jeśli chodzi o geotargetowanie, pozwala bardzo specyficznie określić współrzędne geograficzne i promień prowadzonej kampanii. Adfoni, który jest europejską siecią i z doświadczeń marketerów wynika, że najlepiej sprawdza się właśnie w przypadku Europy oraz na przykład Australii prowadzenia kampanii poza Stanami Zjednoczonymi. Opinię serwisu i usługi, który cieszy się najlepszym uznaniem, największą skutecznością w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, jest natomiast AdMob, który jest największy. I powiemy także o tym, jak założyć konto w Buzz City, który jest serwisem najprostszym, jeśli chodzi o uruchomienie kampanii. Nie imponuje swoim interfejsem, ale możemy uruchomić kampanię naprawdę szybko. Opowiem też, w jaki sposób założyć swoją własną stronę www w 10 do 15 minut. Nawet jeżeli nie potrafimy pisać HTML-a, nie rozumiemy go i nie chcemy się tego uczyć, naprawdę jest to czysta klikologia. Po prostu można taką stronę, która wygląda ładnie i profesjonalnie, sobie wyklikać zupełnie za darmo. I taka strona może nam się przydać, chociaż nie jest niezbędna, ale ja rekomenduję, aby sobie jednak ją założyć. Następnie opowiem o integratorach w płatnościach, czyli PayPal oraz Google Checkout. Będą one potrzebne do zasilania kont w serwisach generujących ruch, ponieważ za wyświetlenia reklamy albo za kliknięcia, i raczej najczęściej za kliknięcia naszych reklam, będziemy płacili. Natomiast za to, że ktoś skorzysta z oferty i zostawi swój adres e-mail, numer telefonu albo gdzieś zatelefonuje, my będziemy otrzymywali wynagrodzenie, a więc z sieci CPA z kolei będą wpływały pieniądze na nasze subkonta w tych serwisach. No i żeby je wypłacić, jakoś będziemy musieli skonfigurować sobie taką płatność. I ja rekomenduję, aby te płatności dokonywały się za pomocą właśnie pośrednictwa w płatności w takich serwisach pośredniczących. Jest tym mniej zachodu niż z czekami, czy chyba że możemy otworzyć sobie konta bankowe, albo już mamy konta bankowe w Stanach, które są aktywne i jak najbardziej tam potrafimy nimi zarządzać, mamy do nich dostęp, to być może wtedy taka alternatywa jest lepsza. Myślę, że jednak PayPal jest uniwersalny, mniej chętnie Google Checkout, natomiast Google Checkout jest wymagane, aby zasilać środki w AdMobie, ponieważ oba serwisy należą do Google i Google to wykorzystuje. No i powiem też, jak skonfigurować płatności, czyli jeżeli już założyliśmy konta w sieciach CPA, powinniśmy jeszcze uzupełnić kilka informacji o tym, w jaki sposób chcemy otrzymywać te pieniądze. W części przypadków, na przykład w sieci Peerfly, od razu w ramach rejestracji powinniśmy skonfigurować takie informacje, natomiast w pozostałych sieciach albo nie we wszystkich sieciach jest to konieczne. Możemy po prostu najpierw sobie założyć konto i już z niego korzystać, natomiast jeśli przychodzi do wypłaty, jest to rozstrzygane w oddzielny sposób. O tym wszystkim będzie lekcja dotycząca zasobów. Tyle w ramach wprowadzenia. Zapraszam do obejrzenia wybiórczych lekcji albo wszystkich po kolei, jak komu wygodniej. W tym nagraniu to wszystko. Hej!